rozpoczynamy festyn kawaleryjski w Stadzie Ogierów w Starogardzie Gdańskim. To kolejna część obchodów Święta Kawalerii w Starogardzie Gdańskim. Przypominam, że organizatorem uroczystości jak co roku jest szwadron kawalerii 2. Pułku Szwoleżerów Ratudniańskich stacjonujący w Starogardzie Gdańskim wraz z 16. Pomorską Dywizją Zmechanizowaną, 9. Brygadą Kawalerii Pancernej przy współudziale Województwa Pomorskiego, Samorządu Starogardu Gdańskiego. Partnerem organizacji dzisiejszego festynu kawaleryjskiego jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Dzisiejsze przedsięwzięcie zostało wsparte także przez Fundację Orlen oraz Fundację Lotos. Po raz kolejny opowieść o szwoleżerach, którzy wyruszyli stąd na wojnę. Po raz jedenasty opowiadam ich historię. Ta historia jest długa, dlatego co roku opowiadaliśmy kolejne etapy. W tym roku opowiedzieliśmy jak gdyby miks wydarzeń, który miał miejsce od momentu wyruszenia z Starogardu do momentu tych tragicznych wydarzeń na wiosnę 1940 roku. To był jak gdyby finał spinający tą całą opowieść, bo gdzieś zawsze jest koniec tej opowieści. Po raz jedenasty ja przygotowuję inscenizację, opowieść o historii 2. Pułku Szwoleżerów tutaj w tym miejscu. Dzisiaj były w zasadzie dwie historie. Pierwsza opowieść kawaleryjska mówi o innym pułku, bardzo dzielnym, bardzo odważnym, o 2. Pułku Strzelców Konnych, który nie radząc sobie z bardzo poważnymi, potężnymi uderzeniami pancernymi, no troszeczkę innym sposobem ukąsił Niemca pod Kamieńskiem, gdzie zrobili wypad nocny i bardzo mocno osłabili uderzenie 1. Pułku czołgów z 1. Dywizji Pancernej. A druga ta rzecz ważna to była opowieść o historii 2. Pułku Szwoleżerów. Jakimi byli dobrze wyszkolonymi żołnierzami, gdzie ruszyli na wojnę, gdzie podnosili klęskę, gdzie mieli swoje radości, jak ukrywali sztandar, który nie mógł się dostać do niemieckiego agresora, żeby nie wpadł w ich łapy. Próba pokazania, jak można przetrwać te dni. A czemu w tym miejscu? Bo w tym miejscu ten garnizon był. Ci szwoleżerowie byli wrośnięci w tą społeczność. Ten wojenny los spowodował, że nigdy już do garnizonu nie wrócili. Rozpierzchli po całym świecie, zginęli, krew ich wsiąkała w Ozorkowie, nad Bzurą, ale też krew wsiąkała tam, daleko, w Katyniu, zamordowani w głębokich dołach. Ten pomysł skąd się wziął? Wziął się w głowie Landowskiego Krzysztofa, bo to ich stowarzyszenie z ruin, ja mówiłem o tym dzisiaj, z ruin odbudowali kasyno oficerskie, zamieniając w przepiękne muzeum. Ale przepiękne muzeum to jest coś statycznego. To trzeba obok pokazać trochę dynamiki w działaniu. I ta dynamika po raz kolejny tu była opowiadana i to jest motor, jest elementem napędowym do tego, żeby tu się pojawiać w tym miejscu. Duże wsparcie ma stowarzyszenie imienia 2. Pułku Szwoleżerów w wojsku, w 9. Brygadzie, która niejako jest połączona bardzo silnymi więzami poprzez członków stowarzyszenia. I to jest jedyny element taki bardzo mocny, logistyczny, bo bez tego elementu byłoby bardzo krucho opowiadać o tej historii. Bo cała logistyka, zabezpieczenie to jest wojsko, ale my robimy tą historię,
która przed laty się wydarzyła. Ale łącząc te dwa elementy mamy piękną opowieść. Wojsko przyciągnęło bardzo wiele swojego sprzętu. Za nami mocno dymi i huczy czołg twardy, który reprezentuje się w pełnej krasie, jeżdżąc tutaj obok nas. On stał, można było wejść do środka, popatrzeć, czyli współczesność i historia. Świetne połączenie.